Wiosny w Pruszczu nie widać i nie wiadomo, kiedy przyjdzie. Wiadomo natomiast, jakie wydarzenia będą miały miejsce w najbliższym czasie. W Centrum Kultury i Sportu nie zabraknie imprez o charakterze sportowym, których jest niemało. W Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim przewidzianych jest szereg atrakcji sportowych. W dniach 6-7 kwietnia będzie to festiwal brydżowy, zorganizowany z okazji powrotu Pruszcza Gdańskiego do macierzy. Również 6 kwietnia odbędzie się ostatnia kolejka Pruszczańskiej Ligi Piłki Siatkowej. Rozgrywki prowadzone są w szkole numer 4 w Pruszczu Gdańskim. Pod koniec kwietnia planujemy marsz Nordic Walking. On odbywa się na Faktorii. Jest to taka impreza plenerowa połączona z nauką chodzenia o kijkach pod okiem profesjonalnych instruktorów. Oprócz tego planujemy również pod koniec miesiąca organizację zawodów tenisa stołowego. Również w kwietniu rozgrywki inauguruje piłka nożna, piłkarze MKS Czarni Pruszcz Gdański. Tutaj na naszych obiektach zaczynają rozgrywki, jak również rugbyści. Znajdzie się też coś dla sympatyków Faktorii. Na początku kwietnia Faktoria w Pruszczu prezentowana będzie i promowana na targach w Gdańsku podczas gdańskich targów turystycznych w Amber Expo. Promujemy nie tylko samą Faktorię, ale również i projekt Craftland zaraz z wszystkimi imprezami, które się w ramach tego projektu odbywają. W tym roku 8 czerwca Festiwal Folku i Rzemiosła na terenie amfiteatru w Pruszczu, w pruszczańskiej Faktorii. Odwiedzających stoisko Faktorii z pewnością zainteresują drapieżne ptaki, które będzie prezentował nasz sokolnik. Podczas targów w ramach promocji Faktorii wystąpi również zespół. Będzie grał zarówno na stoisku, jak i na scenie targów. Będą również rekonstruktorzy, którzy będą odgrywali różnego rodzaju scenki. Będzie również nasz wóz, który można na co dzień oglądać w Faktorii. Miłośnicy kultury również będą zadowoleni z propozycji CEKIS-u. Pod koniec kwietnia zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na spektakl pod tytułem Nil, historia bohatera. Będzie to widowisko muzyczno-historyczne wzbogacone o wizualizacje multimedialne, którego reżyserem jest pan Wojciech Rybakowski, autor m.in. spektakli takich jak Kartki z Katynia. Jest to przedstawienie kierowane do młodzieży, jak i widzów dorosłych. Będzie doskonałą okazją, aby zapoznać się z historią generała. Serdecznie zapraszamy. Gratką dla młodzieży jest konkurs Pisz i Płyń, który organizowany jest przez portal Sailbook w ramach regat Sailbook Cup 2013 pod patronatem marszałka województwa pomorskiego, honorowego konsula Szwecji w Gdańsku oraz Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Partnerami projektu są miasto Pruszcz Gdański, gmina Cedry Wielkie i gmina Pruszcz Gdański. Konkurs Pisz i Płyń fantastycznie łączy dwie formy aktywności, a więc żeglarstwo, tak, przygodę morską, no i twórczość młodzieży. W tym przypadku jak najbardziej opłaca się być twórczym, bo dzięki temu można przeżyć wspaniałą przygodę na morzu. Główną nagrodą jest rejs dookoła Gotlandii. Rejs w regatach tygodniowy na trasie 500 mil. Jest to trzecia edycja regat Sailbook Cup, najdłuższe regaty w Polsce. Kwiecień w Pruszczu będzie obfitował w różnego rodzaju wydarzenia, tak więc każdy ma szansę znaleźć coś w swoim guście. Polecamy również zobaczyć Przedsiębiorcy na Faktorii, a także Ferie w Pruszczu. Oglądaj nas na Facebooku i na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.